What? Oh shit! Zawieszenie, zostawimy sobie takie ustawienie jakie jest, dałem rajdowe. Wydłużyłem do maksa biegi. No i zobaczymy, Mini Cooper poleciał 500 km na godzinę, elektryczny. Jak będzie w tym samochodzie? Trzeba to sprawdzić, no nie? W końcu cię na Twitchu znalazłem, proszę bardzo. Tak wygląda fura. Ej, zobaczcie jaka ognista, on będzie jak kometa leciał zaraz. Muszę tylko tutaj ustawić sobie jedną rzecz. Chodźmy sobie w controls i tu musimy telemetrię ustawić. I zobaczmy, da się ładować? Ja pierdzie. Bardzo wolno się ładuje chyba, nie? Zobaczcie. 2000. Co on taki wolny? A, bo ma RWD, dobra. Mamy AWD. Co on ma taki powolny ten start? Aha, bo ja mu te biegi wydłużyłem, no tak. Już skumałem o co biega. Okej, dobra, no to chodźmy sobie tutaj. Już cię widzę, że tutaj ludki ustawili. Elektryczny Mustang, ale pójdzie teraz. Ja się zastanawiam, co on tak wolno przyspiesza, nie? Ja mu te biegi wydłużyłem do maksa. Dobra, musimy się tu naładować, ale tak fest. Ja jeszcze dalej sobie podjadę. Gdzieś może tutaj, żeby być na poboczu, nie? Dobra. No nic, no, będziemy musieli trzymać tutaj. Mam wrażenie, że on jest jakiś nieulepszony czy coś. No nic, zobaczymy. 4000 koni, 5000 koni, no bo wolno się ładuje. Mi się wydaje, że w miniaczu szybciej się to ładowało, no nie? Niż tutaj. To jak my tu naładujemy 50 tysięcy, to minie chyba z 10 minut. 10 tysięcy. Ojej, ale długo. 8000 obrotów. Chyba jest... mi się wydaje, że ten samochód ma więcej obrotów. Jak myślicie? Te silniki elektryczne potrafią mieć powyżej 10 tysięcy nawet, no nie? Ciul długo! W miniaczu dużo szybciej to było. Na Willy go zrobić? Może być problem, bo on jest taki... jednocześnie wysoki, jednocześnie niski. Zobaczcie, jak wysoko siedzi moja postać, a jak niski... jak mały jest prześwit, nie? On ma napchane tam tych baterii od ciula. Miniacz chyba lepszy był do 500 km na godzinę, bo on tak... on nie miał takiej blokady, no nie? Z drugiej strony, no kurde, nie wiadomo. Wydłużyłem tą skrzynię biegów do maksa i zobaczymy, co będzie. Miniacz to wymiatał, no. Się nic z samochodem nie dzieje. Stoi po prostu i ładuje moc. Ziomek z tyłu, jakie ma zielone te zaciski hamulców. 80 tysięcy. Potwór robi wrażenie. Ogromny ten samochód, nie? Nie wiem, czy mi się podoba, czy nie. No jest, bo jest. Naładowany już prawie. Ty, on w ogóle szyb nie ma. Teraz zauważyłem to. Przednią szybę ma tylko. A bocznych? No, przednią i tylną, ale bocznej nie ma. Zresztą z tyłu to nie wiem, czy to szyba, czy jakaś pleksa. Z przodu tak samo. Jest przyklejona i jeszcze dodatkowo przykręcona czymś. Także wyobraźcie sobie, jakie tu muszą być przeciążenia przy tym aucie. Spoiler ogromny, no nie? I zresztą chyba trochę pasuje do tego SUV-a. Co by tu innego pasowało, kurde. Dobra, 94... 95... Ile nam to zajęło? Z 4 minuty ładowanie tego? Lekko. 97. I patrz jak miniacz poleciał w ogóle. O dobra, robi. Teraz dopiero. Ej, on się bardzo wolno rozpędza. 330. Ej, to jest słabo. Okej, już mu się skończyły te konie mechaniczne. Ale będzie. Wszyscy trąbią, ty. Palimy maszynę. 97, 98. 3, 1. Miniacz już by miał 400, nie? O, dzieje się. O! 400. Jest, działa, zobaczcie, działa. Już mu się skończyła moc. O kurde, ej, tutaj jego trzeba chyba do 200 naładować, albo do nawet i pół miliona, żeby to dało rezultat, bo on miał te 400, tam ile, 30? I dalej przyspieszał, no nie?
Musicie to przetestować. O kurde. Jak gracie na Xboxie, to możecie jednym przyciskiem sobie nagrać jakiś klip. To jest bardzo, bardzo przydatne. Czy gracie na łanie, czy gracie na tym na X-ie czy Series, na X-ie czy S-ie, to zawsze macie ten klip nagrany. Ostatnie tam 3 minuty albo 30 sekund. I to jest bardzo, bardzo fajne. Na PlayStation też to jest mega fajna funkcja, bo wiesz, dużo się akcji zdarzy gdzieś tam w grze, no nie? Które chciałbyś komuś pokazać, a ktoś ci mówi, na pewno tak nie zrobiłeś, nie? Wystarczy nacisnąć jeden przycisk po takiej akcji, już masz nagrane czarno na białym i możesz komuś pokazać, że zobacz, co ja tutaj odwaliłem. Tak, da się obniżyć masę tego samochodu do 1900 kg dokładnie, nie? Co i tak jest generalnie bardzo dużo. No ciekawe. Ty, ej, wiesz co jeszcze można by było zrobić? Jeszcze bardziej skrócić te biegi. Skoro prędkość maksymalna nie jest uzależniona od tych biegów, nie? To można by było zrobić tylko tak, żeby jak najszybciej przyspieszał do 100 km na godzinę. Na przykład, dajmy do maksymalnego. O! I tutaj mamy od 0 do 97 w niecałe 2 sekundy. Ciekawe, jak szybki będzie teraz. Ale prędkość maksymalna wtedy niska, nie? Tutaj najgorzej jest z tym, jak się robi tego glitcha, najgorzej jest ze startem, no nie? Samochód musi bardzo szybko rozpędzić się do jakiejś prędkości, żeby potem wykorzystywać tę moc do, wiesz, do jazdy dalej, nie? Nie wiem, kurde, jak to działa, powiem szczerze, ale wydaje mi się, że tak. Ale wiecie co, nie chce mi się drugi raz ładować, ale spróbuję. Teraz zobaczymy, co się stanie. Biegi są skrócone do maksa, więc start! Okej, okay, działa chyba. Oh shit! Ty! O człowieku, ja pierdzielę. Co się z nim działo? Ej, skróćcie sobie biegi do maksa i ładujcie mu moc do 500 000. O, fuck! Widzieliście, co się działo z nim przy dużej prędkości? Skracajcie sobie biegi do... No, kangur się z niego robił! Wejdźcie sobie w tuna, dajcie mu zawieszenie to miękkie i skróćcie biegi do maksa. Nabijcie mu z 500 000, on chyba zrobi z 600 km na godzinę. Widzieliście, jak mu prędkość rosła? O kurde! Ej, ten sam trik można by było zrobić z miniaczem, nie? Czekaj, gdzie jest mini? Tutaj. Skrócić mu biegi do maxa i wtedy spróbować. Bo myśmy próbowali, tutaj biegi były... No nie były skrócone do maksa. To są w ogóle dwa biegi, nie? To jest ciekawe. Czekaj, skrócone. Oby trzeba było z dwójki ruszać. Albo jedynkę wydłużyć. Nie, to bez sensu. Albo skrócić jedynkę i dwójkę też skrócić, o. I dwójkę od razu wrzucić. O nie! O Boże. No. O kurde, nie mogę biegów bić teraz. Ja mam pod tym przyciskiem do zmiany biegów, to mam teraz coś innego przypisanego, 33 km na godzinę. Ale jakie przyspieszenie do tych 33 km na godzinę. W Australii wyląduje, słuchajcie, wyląduje z Meksyku w Australii, jak naładuje mu 2 miliony koni mechanicznych temu miniaczowi. No bo jak się naładuje tutaj moc gościowi, to on przekroczy tą swoją prędkość maksymalną, nie? I tu się moc dużo szybciej ładuje niż w Mustangu. Myślę, że miniacz jest lepszy do tego. O kurde, on na koło staje! To aż za mocno żeśmy to zrobili. Jak mu zrobiliśmy taką moc. Na koło gościu stanął, ej! Jak go wyrzuca? Nie wiem, tu można przesadzone rzeczy robić. Jeszcze będziemy to testować, ziombel.